Hej, cześć, witam. Bardzo serdecznie. Z tej strony Skowron Piąty. I zapraszam do kolejnego odcinka z serii... Pamiętam to miejsce. Resident Evil Revelation Z2. Tutaj z windy wyskoczyli przeciwnicy. I była niezła sieka, jak się grało tą Moirą i... Co? Może tak, tak? It's dead. I'll have to find another way. What? What? Co? To na pewno zadziała. Nie. Ja wiem, co zadziała. Trzeba wziąć rozpęd. Widzicie, zrobiłem... Rysy. Szpary są. To działa. Trust me. Nie no, nie działa, ale może... God damn it, son. To gdzie ja mam iść? Tutaj jeszcze jest przejście jakieś. Nie wiedziałem. Paluski again! No i dobra. Fajnie. Jakiś gościu opisuje robotę, że jest dużo pracy, jest fajnie, jest szczęście, jest co robić. Tam jest kurde przeciwnik jakiś. Będę go zarżnąć. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Zamknięte z drugiej strony. Gdzie jest przeciwnik? O. Przeciwnik. O. Na. Nie można mieć wyczucia do tego otwierania. Kolejna skrzynia z częściami, które oczywiście jeszcze nie wiemy, co robi. Także albo możemy się wrócić tam, się bawić w ulepszenie broni, albo olać to i ulepszyć w kolejnej okazji. Ja skorzystam z opcji drugiej. Dobra, idź tam. Masz cegłę, idź. Rozwalisz wszystko. Who's there? Keep it down. Alko, dawaj, Natalia. Trzeba zacząć od najmłodszych lat. Bo później nie będzie wchodziło. O kurde, co za brednia! Dobre, to jest dobre. Okej, jakiś szalony chyba jest ten mieszkaniec miasteczka. Na moje to jo. Na moje to totalnie szalony jest. Dobra, idziemy zabijać. Teraz gramy jako Barry. Niczego się nie boimy, nie jesteśmy małą dziewczynką. Idziemy mordować. A ciekaw jestem jak ten, jakbym sobie poradził z tym latającym ścierwem nożem. Bo wydaje się być dosyć... powolne. Okej, to jest jeszcze przejście. Ojoj. No nie wiem. Jest sens tego korzystać? No i mamy odpowiedź.
się nie strzeliło. Czerwona ta. Łoślinka. Hej, potworku. It's getting closer! Higher! There, shoot! Fuck you. Dobra, uwaga. Połącz z zielonym ziołem, aby zwiększyć liczbę posiadanych ziół. Połącz. Czyli z jednego czerwonego i jednego zielonego otrzymujemy dwa zielone. Kiepsko. Dosyć kiepsko. Zawiodłem się. Myślałem, że będzie lepiej. Nie polecam. Ale okej. Okay. Niech tak będzie. To weź, daj, jak możesz. To zostaw, to sobie weź. To weź, to sobie też. Zostaw. Healy też ci trochę dam, bo się nie stakują. W ogóle sporo mam healy. Bardzo dobrze mi tym barem idzie, albo po prostu jego scenariusze są prostsze niż Claire i Moirą. Chwila, widziałem coś. To widziałem. Tylko nigdy nie powinienem robić tego pistoletem, bo pistolet jednak jest zdeczka skuteczniejszy od karabinu. No i do pistoletu jest mniej naboi, więc w miarę możliwości nożem, jeżeli się da w ogóle w tej grze nożem to robić, pewnie nie. Albo karabinem. Nie, tam z Magnuma pierdolę następnym razem. To będzie takie, bo mnie stać. Dobra, gdzie ja chcę teraz iść? Ja chciałem iść zabijać i mordować, ale gdzie one były, te potwory? Chyba jakoś na górze. Nie ma tu gdzieś przejścia dalej? Tu jest. No właśnie. Ja w ten magiczny... Okej. To już do nas leci. Dostało po mordzie. Więc... Dwa. Gdzie? To spoko, jak ona krzyczy. Moment, w którym mogę strzelać. To jest przyjemne nawet. Można być takim cierpliwym. Tylko ważne, żeby się nie stresować, no nie? Bo niektórzy mogą reagować na te potwory tak, że kurde, trzeba strzelać wszędzie, karabin i... Na przykład. Ale nie ja. Ja oszczędnie. Ej, właśnie, ten gościu sobie odciął rękę. Może on jeszcze żyje. Halo. Halo, przyjaciel. Zamknięto od drugiej strony. Mapa by się przydała. Mapa by się... Co? Mogłem tu coś zrobić? Jakaś interakcja? Nie bardzo. Ha, tobą mogę. Chwila. Aha, tutaj nie ograniczę. Nie, tutaj. Ha, nie, dobra, spoko, nieważne. A to co? No daj spokój. Ten murek cię nie powstrzyma, chyba. Ta ścianka drewniana? No nie przesadzajmy. Co za. To niemożliwe. O, co to było? Interakcja jakaś była? A może... za mało siły. Jeszcze raz. To nie działa. Ej, nie mogę odzyskać już ich. Dajcie mnie cegłę. Nie wiem, co jest grane, ale jakaś żałosna ścianka blokuje mi drogę. To tak powinno, gdyby to była gra, w której postać zapisuje notatki, to powinno zapisać, jaka ta gra jest głupia, przez coś takiego nie mogę przejść, chcę już wyjść. Coś takiego. Nie no, really? No spójrzcie na to. Przecież to wystarczy, kurde, pchnąć. Pierdziele. Nie wiem, o co chodzi, ale jeżeli nie mogę tu przejść, to nie ma sensu tutaj
czekać na nie wiadomo co. Tutaj nie przejdę. Jestem już na najwyższym piętrze. Nie wiem, czy się coś innego zadzieje, jeżeli się wrócę. Wątpię, ale... Nie wiem. No nie. Bez sensu. Tutaj... Wszystko oczyściłem, co nie? No nie ma tutaj czegoś, co bym pominął. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie no. Jeszcze niżej była ta winda zniszczona. Nie wiem, bez sensu. Nie wiem co robić. Zejdźmy jeszcze niżej. Mapa by się przydała. To by było coś, dzięki czemu na pewno bym ogarnął co i jak. Czy to ja to czytałem? Tak. Tak. Ja to czytałem. I ja się tu dostałem. I tutaj jest ta winda. I stąd przyszedłem i się wróciłem i przy okazji sprawdzę, co to za ulepszenie. Pojemność poziomu drugiego. Gdzie ja bym chciał coś takiego? Chyba w pistolecie by mi najbardziej zależało. Chwila. 16 zamiast 12 i tutaj bym chciał też pojemność i 39 zamiast 30. Spoko. Dobra. No więc tak, tutaj żadnej mapy nie było, prawda? Bo zwykle w takich miejscach mogą być mapy, że tutaj wszedłem, już nie mogę się wrócić. Jest taki jakby coś w rodzaju save pointu, albo save house'u, save roomu może. Nie, nic nie ma. Czy ja coś przeoczyłem? Tu państwu nie przeoczyłem. To jest takie jak chodzenie w Silent Hillu, teraz wracanie się do tych pomieszczeń wszystkich, w których się już było i wszędzie naciskanie spacji chyba, czy Entera, żeby sprawdzić, czy dojdzie do jakiejś interakcji. Nie ma sensu w ogóle. Może, czy ty wykryjesz jeszcze jakiegoś potwora? Może czy coś? Może ty jakieś przejście znajdziesz? Moira, Natalia. Natalii. Znajdź przejście. O Jezu. To jest jak zamknięte z drugiej strony. Skoro ja tam nie mogę wejść, tak? Nie mogę tam wejść nawet Moirą, Natalią. W żaden sposób. Nie ma tutaj nic. Jest tylko helikopter i ta ściana. No przecież nie będę do niej strzelał. A co gdybym nie miał naboi w tym miejscu, w tym momencie? Tam jest butelka, to tam trzeba, kurde. Za co cukierę? Nie wiadomo. Nie chcę mi się w to wierzyć, że to było takie proste. A byłem wcześniej przy helikopterze. Nie było wcześniej żadnej interakcji. Ale najwidoczniej poszedłem od złej strony do tego helikopteru, dlatego nie było interakcji. No well. Yeah. So this is what happens to him. Butelkę wziąłem.
Chwila. Możemy go... Widzieliście to, kurwa? Ten dodge był perfekcyjny, kurwa. Idealny. Nie. Nie, kurwa. Nie był. Co mnie to krwawienie interesuje? To jest bez sensu. Pytanie, czy ja chcę go zabić? Czy da się go zabić? Spróbuję uciec. Krwawię sobie, ale krwawienie chyba z tego, co się orientuje, nie może nas zabić. Tylko po prostu nam HP spada od tego. No i przestajemy krwawić w pewnym momencie. No ale skoro już nie krwawimy i przestałem krwawić w ogóle bez konieczności... Ej, ja tu nie mogę zeskoczyć! Ja go muszę rozwalić chyba, co? Gdzie on się podział? Spokojnie, żebym miał miejsce na dodge. Powinienem do niego walić z Magnuma, sobie zdaję z tego sprawę, tyle że ja nie będę trafiał. To po coś ten Magnum z Kowronem? A tak dla jaj. Dobra, już macie. Gdzie on kurwa jest? Nie wiem w końcu, czy on tu przyjdzie, czy on się bawi ze mną. Kurde, ale on to ma zasięg. Mogę sprintem biegać, jak se krwawię. Nie trafiłem go... Najgorsze to, że w oko go nie trafiłem ani nic. Snajperka byłaby dobra pewnie. Na takiego śmiecia. Dobre kurwa... Leczenie. Padł! Nie trzeba było wszystkich oczu rozwalać. Prosto czy były słabym punktem, ale... Dosyć ciężko było też je... Trafić. Skoro my go tutaj zabijamy, możemy teraz założyć, że gdy się go po raz pierwszy spotkało, grając Claire, nie można było go zabić. Możemy tak założyć. Dobra, czyli skoro mamy świder, to mogę iść na dół, bo na dole, tam gdzie był, gdzie była winda, było do przewiercenia pewne miejsce gdzieś, prawda? Ale to jeszcze nie tu. Kurde. Zakręciłem się trochę. Jeszcze niżej. Prawda? Było na samym dole i tutaj jest. To wiercimy. Jeżeli teraz będzie zapis, to myślę, że można by zakończyć już ten odcineczek. A zakładam, że będzie, gdy przejdę przez te drzwi. Nie ma. This guy's got the same exact bracelet as you. Moira had one too. Like sisters. What kind of messed up experiment was this? Dobry jest, Barry. W ogóle z karabinku nie strzelałem. Wszystkie pociski do Magnuma wystrzelałem w niego. Wszystkie były celne, ale
nie wszystkie trafiły w oczy. Ale na pewno dzięki Magnumowi go tak szybko rozwaliłem na 100%. Szczerze to podejrzewam, no tak jak mówiłem, że te oczy były tylko słabym punktem, wcale nie trzeba było w nie strzelać, żeby go zabić, bo nie wszystkie przecież oczy były rozwalone. Miły pan... The one from Terra Safe who rescued me. Miły pan? I wonder if Moira made it to the tower. Co? She made it. Come on, let's see what we can find. Coś złego się stanęło. Ona nie może tu się wrócić, przejście nic. No dobrze. Dobrze. Czyli mamy za sobą bossa, więc możemy założyć, że ta część rozdziału Barym się już dla nas kończy. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, że już żadnych niespodzianek tutaj nie będziemy mieli. Mogę jeszcze się przebiec tam na koniec z nadzieją, że znajdę coś. Ale to może jako ty. Coś? Cokolwiek? Coś się zaświeci? Biegniemy tędy. Nie. Nic. Nic. Dobrze. To lecimy. Tak przy okazji możesz dać mi zioło. Miałem 5 ziół. Jedno zostało beznadziejnie zmarnowane przez Natalię, bo dała mi zioło, gdy krwawiłem, a ona ma też... Nie, ja mam. Nieważne. Zapis! Dobra, tak więc, moi kochani, myślę, że w tym momencie mógłbym już zakończyć ten odcinek. Sprawdzę jeszcze, ile trwa, tak w razie czego. No, jest troszeczkę krótki, ale poprzedni był stanowczo za długi, także... Dziękuję bardzo za uwagę, ja byłem Skorą Piąty, to był kolejny odcinek z serii Resident Evil Revelations i zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Na razie, pozdrawiam i życzę miłego dnia.